wtyczką do góry, ja tu nic nie widzę, ała, moje żebra. No i mamy dostęp do naszego czujniczka tam. I oryginał po prostu pęka, w środku druciki pękają, więc jak nie macie czujnika, możecie spróbować naprawić. Ten nastawnik klimatyzacji do automatycznej temperatury, wymieniliśmy potencjometr i nie możemy zrobić adaptacji. Jakby ktoś wiedział czemu, że jak widać nie było dobrze, zatrzaski. Będzie żyć, będzie git. No i chłodek jest fajny. Klima działa. To się trzyma tylko na gumkę. Cześć, witajcie. Dzisiaj uruchamiamy klimatyzację w Skodzie. To jest taki czujnik temperatury parownika. Już wam to pokazuję w cieniu z bliska. To jest taki termistor na dwóch przewodach. W oryginale ta rurka jest cała zalana plastikiem. Ja kiedyś tam Darkowi naprawiałem ten czujnik, on 2-3 lata pojeździł. Ale albo czujnik poszedł, nasza przeróbka, nasze kabelki. Bo tutaj na końcu odszlifowałem nóżki, polutowałem, pociągnęliśmy dwa kabelki tutaj do naszej wtyczki. Albo zepsuł się panel klimatyzacji, no ale żeby ogarnąć o co jest 5, no to musimy po prostu wymienić ten czujnik. Już wam pokazuję z grubsza. On jest mniej więcej tu, na tej wysokości. Także pierwsze co trzeba zdjąć, osłonę kierownicy, te plastiki tutaj. Nie pamiętam, czy trzeba zdejmować tunel, czy trzeba zdejmować cały ten kokpit. Ten plastik na pewno musi wyjechać, to jest osłona, wiecie co? Ja już nie pamiętam, ale zobaczymy. Bo wymienialiśmy też kiedyś ten silniczek elektryczny klapami, bo tu jest taka klimatyzacja automatyczna, na której się ustawia 22 stopnie. I nieważne, czy jest klimatyzacja, czy nie, on nam trzeba tą temperaturę. Bez klimy zimą on też tak rusza klapkami, cieplej, zimniej, tak jak ktoś siedział, ruszał i nam trzyma zadaną temperaturę w kabinie. Tutaj, jak jest ta kratka, to jest też czujnik właśnie temperatury kabiny, jest taki wentylatorek. Więc albo ten panel się zepsuł, albo ten czujnik się nam zepsuł. Jakoś musimy to zdiagnozować, więc podmienimy czujnik. Co jeszcze? A, i właśnie, żeby to wyjąć, to musieliśmy wyjmować licznik i tam była taka śrubka od takiej metalowej podpory, takiego wzmocnienia, więc trzeba było to wyrzucić, więc nie wiem, czy to trzeba będzie teraz robić, czy nie. No ale bierzemy się do pracy, więc pierwsze co? Plastik. Dobrze, słuchajcie, Skoda już jest powoli. Jak się ten plastik zdejmie, o, to zostaje nam tunel środkowy. Tunel środkowy, żeby wyjąć, trzeba wyszarpać radio, tutaj był taki tam schowek. Panel przedni jest na zatrzaski. Tu są cztery śruby. One są od spodu. One są gdzieś tu, tu są dwie. I tam dalej są dwie. To znajdziecie. Schowek też trzeba wyjąć, żeby był dostęp do tych śrub. Tutaj są ta śruba dolna i ta. Tej dolnej nie ruszamy, bo na niej się trzyma schowek, na tej dolnej. I tutaj było montowane LPG i żeby to wyjąć, my kiedyś nie mogliśmy wyjąć, tutaj został nacięty kawałek plastiku, żeby po prostu kabelki tędy przełożyć i to pozbyć się tego. Także tu są w taki sposób śrubki, to trzeba odkręcić, tu nam wychodzi taki plasticzek, jakaś taka zaślepka, no i to wszystko, trzeba cały ten konsolę środkową zdemontować. Dobra, już wiem, gdzie jest ten czujnik. On jest za modułem komfortu, tam na górze. O, widać nawet takie zielone kabelki, żółto-zielony kabelek z tyłu. Te kabelki, co są od czujnika. Także moduł komfortu musi wyjechać. On jest na takich trójkącikach, go trzeba tak jakby do góry i odsunąć, więc zaraz to zrobię, wam pokażę. Dobra. A, tu jeszcze zapomniałem wspomnieć, że tu jest taki nawiew, on tu gdzieś tam wchodzi, tam. On jest na jedną śrubkę. Tu powinna być śrubka, ale to było już urwane przez kogoś wcześniej od nas. Później, właśnie jak moduł komfortu, trzeba go wypiąć, on jest na takie... tutaj jest jeden jakby klips i tu jest drugi klips, który go trzyma. Więc on wyjeżdża, odpinamy wtyczki, w naszym przypadku akurat były tylko dwie. Nagram dla potomnych numer modułu komfortu, akurat u Dareczka. I ten uchwyt jest tu. Tu w tej komorze, w tej grocie, w tej jamie. O, i to zielone tam na górze, to jest nasz czujnik. Żeby właśnie taki dostęp był. To. Tu są dwie takie trójkąciki, takie dwa. Tu jest wyłamany po prawej stronie. I to coś wchodzi. Tu wchodzi trójkącik i na górze ten klips. Trzeba go cofnąć od tej strony. Ja to robiłem właśnie haczykiem takim, że łapię za tego klipsa, odciągam go do góry, potem drugi do góry i to nam wyjeżdża i bokiem wychodzi nam tutaj z tyłu w ten oto sposób do samej góry albo na sam dół. No i mamy dostęp do naszego czujniczka tam.
Także odpinamy wtyczkę, wyciągamy czujniczek, on się chyba na wcisk chyba tylko trzyma, tak, chyba nie jest jakoś obkręcany. No jest wyjęty pacjent, ja go tutaj naciąłem, żeby mieć jak polutować. Kynarki pociągnięte były na termokurczce. On jest innej budowy, jak mówiłem wam, on jest pełny z plastiku, więc tu co chwilę jest takie kółeczko. Zostały tutaj przecięte oryginalne kabelki, bo to po prostu oryginalne kabelki do tego PTC-ka puszczają. Zobaczcie, tu polutowałem bardzo dobrze, a drugi musiałem jakoś słabo, to odpadło, nawet widzicie tutaj źle to zrobiłem. Jakbym zrobił to lepiej, no 2 lata wytrzymało, bo tu są zmiany temperatury i oryginał po prostu pęka w środku, druciki pękają. Tutaj już w tym zamienniku lepszej firmy podobno są kabelki luzem w środku puszczone w takim kanale. No i tu jest ten termistor. Możemy sobie jeszcze zmierzyć jego wartość. Tu numer oryginału 6Q0907. Czekajcie, kurczę, nie mogę fokusa złapać. 6Q0907 543A. Czy to jest oryginał? No i można by to było jeszcze zachować. Ja tutaj go nacinałem, żeby ta gumka tutaj na mnie ucięła tych kynarów. Także jakby polutować, to jeszcze by pewnie działał, więc jak nie macie czujnika, możecie spróbować naprawić. Ale jak widać, trochę chyba szkoda roboty. Jest nowy czujnik, dobra, robimy pomiary, ile ma nowy czujnik w tej samej temperaturze i tutaj ten postaramy się też zmierzyć. Dobra, teraz nowy czujniczek. To nie musi być widać, miernik musi być widać. Nowy czujnik jest 2,7 kOhma, tak, widać, nowy czujnik. 2,7 kOhma w tej temperaturze. I teraz drugi czujnik, ten naprawiany, 2,54, czyli z grubsza też się zgadza, będzie żyć, będzie git. No to co, podmieniamy, zakładamy, go trzeba tam wymanewrować, bo on jest taki gięty, więc on musi być tak, wyjść, jak on siedzi w tym otworze, to ja go trochę wyciągam w bok i trzeba go tam gdzieś tam między plastikami wszystkim wyjąć. I potem on dołem wychodził. Zaraz wam to pokażę, jak będę nowy wsadzał z grubsza. Dobra. Jest czujniczek. Tak, chyba wtyczką do góry. Wtyczką do góry, ja tu nic nie widzę. Ała, moje żebra. Niestety. Tam jest otwór. A to wam jeszcze z bliska pokażę. To jest otwór na ten czujnik. Chyba tak. Tak, to jest otwór na nasz czujnik. On ma taki kołnierz i w to ta gumka wchodzi i to się trzyma tylko na gumkę. On wchodzi na wcisk właśnie w ten otwór, tym takim tu naszym kleszczem, takim pająkiem. Na tej gumie to się wszystko trzyma na wcisk, na tarciu. No, 2021 rok. 25.11. Logo. Tu są zmazane logo, także czy oni robią dla kogoś, to może oryginał, nie wiem, made in China. Dobra, oszukałem was, te wyfrezowania, one jak wchodzą, to się muszą chyba delikatnie ścisnąć, przeskoczyć i to trzyma, a uszczelka tylko uszczelnia. Także przy wkładaniu trzeba wycelować i delikatnie go popchać, tak wyczuć też, żeby on tam w środku, on ominął wszystkie jakieś tam, kurcze zakamarki, wszedł idealnie, więc nic na siłę, bardzo delikatnie to trzeba zrobić. No i co, został wsadzony, jest git. Nie wiem, czy to będzie widać, kręcą się obydwa wentylatory na jedynkę. Ten się kręci. Kompresor również się kręci. O, teraz to widać. I ile mamy stopni? 8 stopni na naszym czujniku jest, także nasz czujnik odczytuje 8 stopni. Wcześniej na interfejsie odczytywał 99 stopni, no bo było open circuit or short to plus, czyli otwarty obwód, no bo nam kabelek odpadł. Także klima działa. No, a fajnie tu w kabinie. Tu jest przebieg nagrany, żeby nie było, kiedy to było robione. No i chłodek jest fajny. No dobra, słuchajcie, wszystko ożyło. Trzeba to teraz wszystko poskładać, tu moduł komfortu powsadzać. Te wszystkie schowki, nie schowki, plastiki. Dareczek może cieszyć się działającą klimatyzacją. Ale widzicie? Jakbym lepiej to polutował, to by to jeszcze działało. Bo tu z jednej strony się pięknie polutowało, z drugiej strony musiał się po prostu jakoś tam trzymać. No po prostu wtedy pamiętam, że w pośpiechu to robiłem. Jechaliśmy z warsztatu, gdzieś tu coś, ten coś nie chciał lutować. Trzymało się, było przejście, więc uznałem, że jest dobrze. Jak widać, nie było dobrze.
Także jakbyście mieli to poprawiać w taki sposób, to trzeba zrobić to lepiej. I stare przewody tutaj właśnie w jednym z tych przejść, tych okrągłych, je będzie widać. I trzeba je przeciąć, żeby jak załapią, to żeby nagle nam na przykład nie zrobiło się zwarcie na tym czujniku, nie? Jakbyśmy pomylili prawy z lewym. No dobra, taka to była naprawa. Zobaczcie moją playlistę elektroniczną, samochodową, wszystkie naprawy rzeźbiarskie. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Skoda poskładana, czas operacyjny 2,5 godziny. Jeszcze właśnie wymienialiśmy filtr kabinowy, żeby był świeżutki. A tutaj był oryginał. Powiem wam, oryginał o wiele cięższy i ma o wiele więcej węgla i ma o 2 lamelki albo 3 lamelki miał więcej niż zamiennik, no ale to mam tylko przed liśćmi praktycznie chronić i zapachami tymi od organicznymi. O, dobra. Teraz naprawdę kończę. Trzymajcie się. Cześć. No dobra. To, że działa, to jedno, ale właśnie tam jest ten silniczek cały, który żeby wyjąć, to trzeba to metalowo wzmocnienie zlikwidować. Tu za licznikiem, w tym miejscu gdzieś jest taka dziesiątka, którą warto wykręcić, żeby cały ten metal wyjąć. Jak się silnik wymieni, my silnik wymieniliśmy potencjometr i nie możemy zrobić adaptacji. Jakby ktoś wiedział czemu, chyba po prostu muszę na szerocie kupić oryginalny drugi, jakby to powiedzieć, ten nastawnik klimatyzacji do automatycznej temperatury, wymienić w nim potencjometr albo zregenerować oryginał. Jak ktoś zna temat, niech napisze, jak to zrobić, że to działało, bo my tu już 3 czy 4 razy żeśmy ten silniczek boczny wymieniali. Cały czas nie możemy zrobić adaptacji. Adaptacja przechodzi, mówi, że jest poza limitem. Coś jest nie halo, coś się nie zgadza. Także jak ktoś wie, niech napisze. No i teraz już naprawdę koniec. Koniec z klimatyzacją. Ważne, że działa. Jak się da na 0, to chłodzi. Jak się da na 18-20, to raz załapuje, raz nie. Jak się da na maksa na gorąco, to jest na maksa gorąco. Także teraz lato, maks zimne będzie dobrze, zimą maks gorąco też będzie dobrze. Jakoś to będzie działać. No dobra, teraz już naprawdę kończę. Trzymajcie się, cześć.